Witajcie moi drodzy w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Przepraszam, że w ostatnich tygodniach nie było podsumowań, ale to dlatego, że nie za bardzo pomalowałem cokolwiek. No bo robienie podstawek, czy, czy, czy kładzenie łosza na nie, na te modele, to nie za bardzo był jakikolwiek progres. Chciałem wam pokazać, co pomalowałem i dać wam króciutką relację z tego, jak było na turnieju, który rozegrałem tą armią która jak widzicie tutaj ładnie się prezentuje na tackach od A-Case. Walizeczki, w której pojechali na turniej do Łodzi. Oraz model, który złożyłem, czyli Kratos. Bardzo fajny, duży model. Oraz... Mucha mnie zaatakowała. Oraz dlaczego ci kolesie są tutaj, a ci kolesie są tutaj i dlaczego ci wyglądają inaczej niż ci i kto mi o tym powiedział, dlaczego i co zrobiłem źle. Zapraszam. Dobrze, to zacznijmy sobie od tego pana. To jest, jak widzicie, wielki czołg kratos, który e, przygotowałem do, do malowania. Ja wszystko mu zrobiłem na sztywno, bo ja się nie lubię bawić w takie rzeczy. E, za dużo rzeczy mi odpada. Tutaj są jedyne rzeczy, które są na wcisk i takie muszę poprawić. E, wydaje mi się, że najczęściej będę używał właśnie lasganów las kanonów, przepraszam, no i takie wyposażenie mu dobrałem. Niestety, no, uf, jak przyjdzie się do czego, albo nie będę się bawił, wyzywik, albo złożę sobie drugiego, kupię sobie drugiego. Jedyne, co żałuję, to to, że przykleiłem to i będzie mi to ciężko, a może nawet nie. No, nie będzie aż tak ciężko. Myślałem, że będzie ciężko to odłamać, ale to chcę zmagnesować, bo nie wiem, czy to... Tak po prostu ten czołg wygląda sprawniej, wygląda troszeczkę lepiej. Ten ten pług wygląda troszeczkę dziwnie i nie za bardzo mi się, powiem szczerze, podoba, ale sklejemy go tak po prostu, no żeby było. Więc jak widzicie, teraz będzie tak wyglądał. Dużo, dużo fajniej moim zdaniem ten czołg wygląda. Dobrze, zerknijmy sobie teraz na tutaj. Mamy moją rozpiskę na 1000 punktów do Herezji Horusa 2.0, która, tak jak powiedziałem, pojechała w tej walizeczce. O casea To jest bardzo fajna walizka. Jeśli nie mieliście szansy zdobyć się jej na Kickstarterze, to żałujcie, one są drogie, fakt, ale są bardzo fajne i bezpieczne. To są walizki, słuchajcie, które no tutaj możecie włożyć sobie na półki i to są metalowe walizki, które naprawdę nic się im nie stanie podczas transportu. Ale nie o walizce tutaj mówimy. Mówimy tutaj o armii, a armia wygląda następująco. Mamy 10 taktycznych z... Sierakiem, który ma Thunderhammer i Bolt Pistol, i Vexilla, która jak widzicie, ona mi odpada na streamie, one mi odpadały, więc muszę je urwać. Drugi oddział taktycznych z, z Bolterami, oczywiście. Sierak z Lightning Clawem i plazma, plazma Pistolem. On mi wybuchł w ostatniej grze, <gryw> rzucił sobie na jedynkę na strzale. Mamy Leviatana z dwoma Leviatan Storm Kanonami. To był mój MVP. On naprawdę co dotknął, na co się skierował, na co się spojrzał, to zabijał. E, mamy Pretora z Paragon Blade'em, z Volkite Charger'em e, i no, tą swoją zwykłą zbroję na 2. E, Właszczyk chyba nie jest skończony, chyba będę go jeszcze tam coś dopicowywał, ale ogólnie model w większości, poza tym, że lakier trzeba na nim położyć i trochę postarać się, żeby tutaj nie było takiego przebłysku i dorobić tutaj masę szczegółów, właściwie model jest skończony. No i termosy. I teraz pytanie, dlaczego te termosy są czerwone i dlaczego te termosy wyglądają jak Dark Angel? Ano dlatego, że najpierw pomalowałem sobie ich w ten sposób, na białą i te wszystkie paski, tak jak Guard powinien mieć. No dobra, widzę, że ten pan nie ma pomalowanej głowy, ale nieważne. Pomalowałem tak, ale stwierdziłem, że jakoś tak bidnie to wygląda, nie? Po prostu bidnie. I wziąłem, pojechałem to wszystko czerwonym kontrastem. Mogliście to zobaczyć na streamie. Pojechałem to czerwonym kontrastem, wyszło fajnie, no modele wyglądają naprawdę fajnie. No ale nie są to Ravengardy, są to e, Dark Angel. E. Bo Dark Angel e mają taki schemat kolorystyczny, więc tych z trzech panów muszę jeszcze przemalować. Natomiast to jest siedmiu moich e, katafraktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu koleści z Lightning Claw'ami. Lightning Claw'y są o tyle fajne, że to jest naprawdę siła usera co prawda, tylko i wyłącznie. Nawet nie ma chyba plus jeden, siła usera, czyli siła 4, więc z reguły wszystko biją na 4 plus, więc jest spoko. Ale na, y, mają kombinację, więc oni mają dwa ataki z bazy, cztery za to, że mają Lightning Claw jak szarżyły mają pięć ataków, więc ci kolesie, to jest 25 ataków z siłą 4. Y, jeśli dobrze pamiętam ze Shred'em, czyli mogę przerzucać failowane Wound I mają chyba rending na szóstkach, jeśli się nie mylę. Mogę się tutaj mylić, ale szreddy mają na pewno. No i tu mamy oczywiście szefuncia z Powerblade'em i kombi Bolter'em oraz jednego gościa z Power i z Heavy Flamerem. On się przydawał na takich zwykłaków, na przykład na Space Marine'ów. Spróbował się na nich płomieniem położyć na nich placek, bo się w, w, w Heresy Horus'a się używa placków. Położyć na ich placek, dać im 7 ran i ewentualnie jeszcze ich zaszarżować, albo jakbym na przykład nie zaszarżował, to po prostu ich tak przypalić. Ym, więc weksile pewnie będę przyklejał gdzieś, po prostu będę brał. O, tak jak one są tutaj, pewnie będę brał i przyklejał mu gdzieś na plecak, ale jakoś tak w taki sposób, żeby to wyglądało jak weksila, ale żeby się trzymało większą płaszczyzną, bo to co tutaj zrobić, to jest po prostu śmiech kurwa na sali, to jest plastik o grubości 1 mm i to się po prostu nie trzyma. Ym, nie da się tego utrzymać. No, i to tak naprawdę to malowałem w ostatnim tygodniu. Oczywiście jest jeszcze dużo rzeczy, które muszę zrobić przy tych modelach, bo one mają dużo jakichś sakiewek. Ale słuchajcie, dzięki temu, że są pomalowani, mają podstawki, nie mają taftów i tak dalej, ale są. Zdobyłem drugie miejsce za modelarkę. Nie wiem, czy stanowi to o kiepskim poziomie naszej modelarki w Herezji Horusa. Nie, bo armie były świetnie pomalowane. Wydaje mi się, że po prostu są, te modele są bardzo spójnie, wyglądają i nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę. No dobra, może brakuje paru detali, ale na pierwszy rzut oka armia wygląda naprawdę yy, ciekawie i jest po prostu dobrym. Yy, dobrze wygląda na stole. Dobrze się prezentuje, dobrze się z nią gra. Mamy ziutka ważnego, który się wyróżnia. O to mi chodziło, że miał coś czerwonego. Ten ziutek też będzie, pewnie będzie miał coś czerwonego. Tutaj sieraki są wyróżnieni. Lewiatan jest jako lewiatan i drugi lewiatan będzie miał inne uzbrojenie, więc będzie można go rozróżnić. No i teraz muszę po prostu ubrudzić tych kolesi, zrobić parę rzeczy z nimi, e, jakieś tam rdzen na nich dać, no i pełno taftów, żeby to wszystko zrobić jak należy. Na tych kolesiach oczywiście muszę zrobić trochę detali, a jeszcze muszę <laughs> zrobić coś co kolega Witek, dzięki, a właśnie, bo miałem powiedzieć, że kolega Witek e, Piotrowski, który maluje sobie swoich sansów Horus, powiedział mi, że ej, fajnych Dark Angeli masz i masz fajnych e, Arion Warriorsów. Więc dlatego ci mam tak mocno pomalowane, złoszowane mieczyki, żeby nie były takie żółte, bo chciałem zrobić żółto-czarne żółto pasy. Ale odwrót mnie od tego dzięki Bogu. E, więc na nich będę robił jeszcze dużo detali. Jakieś widzicie, one mają na przykład takie niebieskawe, e, jak to się nazywa, nie, nie, pi, piórka. Ja tę chcę wyciągnąć. Jakieś tam czaszeczki mają, różne rzeczy. Chcę trochę rzeczy tam im dodać, e, różnych ciekawostek, trochę ich urozmaicić. Na pewno będzie sporo taftów. E, tu na pewno będzie broadsing, tu musi pójść grubo broadsing. Na nim też chyba trochę brudingu będę musiał dodać aczkolwiek on jest całkiem niż pobrudzony. E, no i tak, teraz będę rozbudował tą armię, następna gra będzie na 1250 punktów, z tego co słyszałem, następny turniej, który ma się odbyć, bo frekwencja była całkiem niezła. Jak tam pierwszy turniej herezyjny, po, turn po tym, 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 na 12 osób zjawiło się 9, e, pierwszą grę przegrałem 5-15, drugą, drugą grę miałem buy e, bo stwierdziłem, że mogę ją odpuścić, żeby sobie to ktoś zagrał i dostałem 15 punktów, a trzecią grę wygrałem też nie 20, -0, chyba 15,5 wygrałem. Więc ostatecznie zająłem drugie miejsce na turnieju. W ogóle nie mam pojęcia jak, ale zająłem. Chyba przez to, że trafiłem na dwóch graczy, którzy byli świeżi. Nie, nie trafiłem na, wiecie, wyjadaczy, trafiłem na Lili z Discorda i trafiłem na śniega, którego znacie oczywiście z mojego kanału, Mateusza Śniega który grał swoimi Alfa Legionem, a Lili grała White Scarsami Mateusza, skarabka organizatora turnieju. No więc tak, to by było na tyle. Następna rzecz, którą chciałem Wam pokazać, która będzie zapowiedzią następnego materiału, to jest to pudełko, które leży tam. No dobrze, a teraz rzecz, o której chciałem z Wami pogadać i z Wami przedyskutować, dać Wam możliwość wyboru, jak chcecie to zrobić. Nowe kontrasty. Wiem, że one tutaj nie pokazują kontrastów, ale tu mamy nowe kontrasty. Dzięki uprzejmości niesamowitej szczodrości, powiem Wam szczerze, sklepu Stagraf. Mam wszystkie nowe kontrasty i mam spray. Ten nowy White Car. Nie Corex White. Nie chyba Corex White to była farba w pudełku, a White Car zawsze był sprayem. W każdym razie mam wszystkie kontrasty. Nowe. I wszystkie szejdy chyba. Tak, szejdy, Shade. Akurat szejdy wyciągam. Kontrasty. Kontrasty i pewnie jakieś technikale, czy cokolwiek tam będzie jeszcze dodatkowo do tego. Pytanie do Was teraz. I proszę Wasze opinie w komentarzach. Proszę abyście aktywnie komentowali, bo od tego zależy sposób w jaki podejdę do tego tematu. Czy robimy jakiegoś długiego streama, gdzie po prostu siadam, mam modele tyranidów. Mam hormagontów, mam termagontów, masę ich e, i możemy sobie na nich potestować. Czy mam przygotować jakiś materiał wideo, który nie wiem, czy będzie dużo bardziej. Wiecie, mm, dużo więcej Wam powie niż stream. E, zastanawiam się po pierwsze wiele rzeczy, wiele kanałów już powiedziało na ten temat wiele. E, I nie wiem, tak naprawdę, jak do tego podejść. A chciałbym e, przedstawić Wam te produkty. W, jak najlepiej nie w jak najlepszym świetle bo nie wiem czy one są takie świetne różne opinie krążą na ich temat ale chciałbym jak najbardziej wam pokazać ich możliwości czy ich wady zalety i tak dalej więc chciałbym żebyście wy mi teraz w komentarzach napisali jak wy wyobrażacie sobie co byście chcieli zobaczyć jak mam je dla was testować i co mam wam z nimi pokazać czy hormaganty wystarczą czy wystarczy, że weźmiemy sobie jakąś płaską powierzchnię? I na płaskiej powierzchni też wcikniemy, żeby zobaczyć. Nie działa. Żeby zobaczyć, jak na płaskiej powierzchni działają. No kurde, jaka mucha, to taka świecąca. Jak działają na płaskiej powierzchni, <śmum> <śmum> i jak, jak będą działać na tych tyrkach. Od Was to zależy. Dajcie mi znać w komentarzach. Napiszcie mi, jak wy to widzicie, co byście chcieli, żebym wam pokazał, jak je przedstawić. Co z nimi robimy? Bo chciałbym, żeby po pierwsze z Skarpusztagraf miał swoją, żebym coś z tym zrobił, tak? Nie chciałbym od niego wziąć takiej wielkiej paczki farb, i po dwóch miesiącach powiedzieliśmy: Eee, nie chciało mi się. Nie? Definitywnie, definitywnie bym tego nie chciał, ale chciałbym też, żeby z drugiej strony dostosować ten content do Was, czyli do, do osób, które będą używać tych farb potencjalnie. Pewnie już część z Was się na nie skusiła. Nie wiem, czy one są już dostępne, nawet. Już tak straciłem rachubę. Wydaje mi się, że one chyba w tą sobotę były dostępne już do kupienia. Ale jeśli jeszcze się zwlekacie, to dzisiaj, od dzisiaj do piątku, dajcie mi znać, jak mam z nimi zrobić. Jeśli stwierdzicie, że stream jest fajną opcją, to prawdopodobnie zrobimy sobie jakiś stream w sobotę, trochę wcześniej i usiądziemy i będziemy sobie je testować. Niektórych oczywiście Ci co nie obejrzą streama, będziecie mogli to obejrzeć później jako materiał. Także. Raven Guardi, turniej, drugie miejsce w turnieju, trzecie miejsce, drugie miejsce w turnieju, trzecie miejsce w modelarce. Przepraszam, pomyliłem się. Trzecie miejsce w modelarce i kontrasty. Dajcie mi znać, jak to robimy, jak chcecie to zobaczyć. Trzymajcie się po. Do następnego razu.